Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na eksperymentalną analizę, taką inną niż zwykle. Będzie to partia y, moich widzów, jednego z moich widzów, który rozgrywał partię na czeską. Bardzo serdecznie dziękuję za zainteresowanie takim pomysłem. Podsyłaliście w linkach, w komentarzach bardzo dużo swoich. Y, Partii. No, musiałem wybrać jedną z nich. E, oczywiście wszystkie, bardzo powierzchownie, tylko zobaczyłem ruchy przed analizą. E, nic nie sprawdzałem z silnikiem absolutnie, żeby to było jak najbardziej uczciwe. E, no, wszystko wyjdzie w trakcie, właśnie omawiania tej partii. E, no, mam nadzieję, że coś takiego przypadnie Wam do gustu, aczkolwiek sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie, gdyż e, zwykle, jak analizuję partię, no to troszeczkę wiem, o co tam e, chodzi, bo sobie wcześniej e, Patrzę te ruchy i, i plany, i wiem co powiedzieć. No, tutaj to będzie dla mnie totalnie na żywca mówione. Moi drodzy widzowie, panowie tutaj rozgrywający te partie mają ranking około 1800. Ranking czeskomowy. Nie zdradzam nazwisk, nie zdradzam żadnych ników. Osoba, która tutaj zobaczy tę analizę, myślę, że domyśli się, że to jest akurat jej partia. Ale w celach edukacyjnych, w celach takich no, planowania tutaj gry myślę, że każdy z nas coś z tego może wyciągnąć. No, myślę, że wstęp dosyć długi. No i postarajmy się trochę rozpracować te partie tak na czynniki pierwsze. No i jedziemy. Białe rozpoczęły ruchem E4, czarne odpowiedziały C5. Na szachownicy mamy obronę sycylijską. Jeszcze nie wiadomo jaki wariant tutaj wybiorą białe, ale ku mojemu zaskoczeniu następny ruch białych to posunięcie B4. Wiele osób może się dziwić takim zagraniem. Lecz powiem od razu, że jest to posunięcie takie gambitowe. No, nieistotne w sumie, jaka to jest nazwa tego gambitu. Nie interesuje mnie to. Bardziej mnie interesuje, jak zareagować na takie posunięcie. To znaczy, tak. Plan białych na pewno jest taki, bo ja już się z takim ruchem kiedyś spotkałem, ruchem B4, ale ze strony czarnych. No i tutaj plan białych jest taki, żeby białe tutaj zbiły tego pionka na B4, a czarne chcą w ten sposób uzyskać tutaj bardzo silne centrum grając ruch D4, czyli jak to zwykle w gambitach bywa, poświęcamy jakiegoś pionka, poświęcamy nawet figurę czasami, zdobywając szybki rozwój, szybkie opcje, na przykład w tym wypadku na centrum. No i za tym centrum mog mogą podążać figury w sposób aktywny, roszada i tak dalej. No cóż, jak można by było na przykład zareagować czarnymi? No bo też zwróćmy uwagę na to, powiem w ten sposób: no bicie, to znaczy tak. Jest taka stara zasada, że jak grają gambity, no to słyszałem takiego starego mistrza. Tutaj nie będę nazwiskami operował. Że jak mamy gambit, to jak dają pionka, to bijemy pionka, a potem myślimy. Coś w tym jest, moi drodzy. Także myślę, że bicie tutaj byłoby jak najbardziej w porządku. W partii też tak nastąpiło, więc pionek został zbity. Białe grają posunięcie A3. To też jest według mnie ciekawy ruch i dobry. Jak już mówimy tutaj o gambitach, z tego względu, że no, białe decydują się na oddanie kolejnego pionka. Dlaczego? Otóż, jakby nastąpiło bicie na A3, a tak akurat w partii nastąpiło, no to można by było się pokusić właśnie o bicie gońcem na A3. Ja gambitu tego no, nie znam. Aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj można by było też zbić skoczkiem na A3, gdyż skoczki dosyć szybko mogą się odbić i wylądować fajnie w centrum, na przykład na polu C4. Tylko, że jak gramy już coś takiego, no to przypuszczam, że biały musi być przygotowany. Zakładam, że można też spróbować zagrać od razu D4, a z pionkiem A3 i jeszcze się nie śpieszyć. Jeżeli byśmy na przykład zagrali goniec A3, ja przypuszczam, że czarne mogłyby na przykład grać taki ruch D6, żeby... Yy, Powiedzmy, nie grać ruchu E6, bo po tym ruchu moglibyśmy zbić król F8, no i król jest zderoszowany. I tak naprawdę niby jakiś tam plus jest dla białych, ja się z tym zgadzam. Tutaj białymi myślę, żebyśmy sobie spokojnie, fajnie grali następne posunięcia, dosyć proste, typu skoczek f3, d4, goniec d3, zrobilibyśmy roszadę, wyprowadzili kolejną figurę, no i byśmy próbowali atakować tego króla. Przypuszczam, że coś takiego można by było spokojnie sobie grać. No ale na przykład jakby czarne zagrały ruch d6, bo taki ruch się narzuca, no, mi przynajmniej, no to byśmy dalej kontynuowali tą prostą grę. Na przykład D4, skoczek na F3, skoczek d3, goniec na D3, roszada i tak dalej. Pion mniej, ale zauważmy, że te dwie wolne linie, one troszeczkę przypominają mi taki gambit wołżański odwróconym kolorem, i myślę, że to nie jest najgorsze. Wiadomo, pionek więcej u czarnych. Jeżeli czarnym udałoby się wszystko powymieniać, uprościć bardzo pozycję, no to końcówka dla czarnych jest absolutnie wygrana ze względu na pionka więcej. No ale do końcówki jeszcze 100 lat. Moi drodzy, w partii pionek tutaj wybił na A3, no i teraz białe zagrały ruch D4. Po tym posunięciu białe zagrały ruch E5. No i to jest ciekawy ruch, znaczy, powiem tak, no ciekawy i na pewno zły. Tak przypuszczam. Nie patrząc w ogóle na silnik, powtarzam, że tu w ogóle z silnikiem nie współpracuję i nie współpracowałem przed tą partią. Według mnie jest to słabe posunięcie. Wydaje mi się, że czarne zareagowały w taki sposób, że jak białe grają gambitowo, no to czarne też próbują coś tutaj gambitowego zrobić. Bardzo narzuca się posunięcie bicie na E5. Ale mi się ten ruch nie podoba. Tylko że w partii tak poszło. Mi się nie podoba to posunięcie z prostego powodu, że jak już gram gambitowo, to idę na maksa. To jest kwestia oczywiście charakteru zawodnika, podejścia do pozycji, ale przypuszczam, że jak tutaj zawodnik grający białymi, mój widz, gra gambitowo, no to, no to gambitowo do końca. Jak zareagować na takie posunięcie? To znaczy tak, zwróćmy uwagę, że cały czas można by było grać posunięcie. E6. No i byśmy cały czas tutaj tym skoczkiem spróbowali zbić pionka i ustawiali się na polu na przykład na C4, ewentualnie na polu B5 i tam byśmy wieżą podważali ten punkt A, A7 przy okazji. Więc tutaj rozwoju by było bardzo, znaczy rozwój białych byłby na pewno bardzo szybki. No ale zostało zagrane posunięcie E5, jak sobie z tym dalej radzić. No i cóż, ja bym na przykład zagrał skoczek na F3. Przypuszczam, że czarne mogłyby się pokusić o wybicie od razu pionka na D4. To jest takie moje intuicyjne myślenie. No i tak, tutaj w tej sytuacji zwrócimy uwagę, że mamy no, sporo pionów mniej, chyba nawet trzy pionki mniej ze strony białych, ale te pionki są zdwojone, więc zawsze jednego z nich odbije. No, przypuszczam, że pionka D4. Ewentualnie pionka A3 też wybije, więc zostaje mi tak w myślach, że mam pionka mniej, a nie 3, żebyśmy nie panikowali. Tylko, że po wybiciu tutaj. Czarne mogłoby stracić czas na to, właśnie, żeby zbierać te pionki. No więc przypuszczam, że można by było zagrać goniec C4. Dwie figury w grze. I jak już byśmy zrobili tę roszadę, to mamy opcję właśnie, żeby próbować przeciwnika atakować. Zauważcie, że tutaj na przykład jakby czarne pokusiły się o skoczek F6, można by było od razu to zaatakować. I to jest też taka struktura, znaczy struktura pionków w zasadzie, ale taka struktura też figur, jak, jak, jak tutaj mamy na szachownicy, to jest podobne do gambitu szkockiego po E4, E5. I tam skoczek F3 i do D4 dochodzimy, czyli głównie goniec C4, skoczek na F3 i pionek na E5. To jest podobne do szkockiego gambitu, dlatego uważam, że warto poznać wiele debiutów, chociaż powierzchownie, żeby troszeczkę no, nauczyć się struktur, nauczyć się planów i tak dalej. Posunięcie E5 myślę, że tutaj by załatwiało sprawę. To jest bardzo ciężko by było grać czarnymi, bo nie ma dobrego miejsca dla skoczka. No, skoczek E4 na przykład mógłby zagrać, to byśmy pewnie zbili Hetmanem na D5 i tak dalej. Tego skoczka atakowali. Moi drodzy, wiadomo, że można by było tutaj rozkminiać pozycję bardzo głęboko, bardzo daleko. Ale pewne rzeczy trzeba skrócić, bo to już dosyć intuicyjna pozycja. Ona się może zdarzyć raz w naszym życiu, więc myślę, że Osoby, które indywidualnie ze sobą, ze sobą pracują, tak, no to mogą sobie tutaj spokojnie długo poanalizować, co by było gdyby. No ale. To taki scenariusz bardzo przyjemny dla białych. Tutaj można prawdopodobnie też zagrać skoczkiem na C3. No i po roszadzie spokojnie byśmy pewnie tam spróbowali wybić skoczkiem, licząc na to, że tutaj goniec na przykład wybije. To wybijamy gońcem i stoimy świetnie tym gońcem czarnopolowym. Tu też warto zwrócić uwagę na to, która figura spełnia bardzo fajną rolę. Przypuszczam, że taki ruch D6 mógłby być zagrany. No i tutaj zwróćmy uwagę, że na pewno będą czarne próbowały grać goniec G4, żeby nam tego skoczka związać. Ja się zgadzam, że można dalej tutaj skoczkiem zbić na A3. Jeżeli goniec G4, to można przepędzić go H3, tylko że trzeba uważać potem na skoczek E5, jeżeli goniec wybije na F3. Ja mam nadzieję, że takie tempo analizy jest w miarę zrozumiałe dla Was, moi drodzy widzowie, no bo to jest dla Was, nie dla mnie. Ja bym tutaj robił to tak z 5 razy szybciej, myślę, jeżeli sam bym dla siebie analizował, no ale to taka mała dygresja. Dobra, zaczynam się rozgadywać niepotrzebnie i jedziemy dalej. Powiedzmy, w tej sytuacji no, bym zaryzykował stwierdzenie, żebym zagrał skoczek F3. Ale białe postanowiły wybić pionka. Poniekąd tak. No, odbiliśmy pionka w porządku, tylko że straciliśmy czas na wyprowadzenie właśnie kolejnej figury. Na co czarne odpowiedziały? Ruch dla mnie w ogóle zaskakujący, no ale zrozumiały. Hetman A5. Mamy szacha. Plan czarnych polega na tym, żeby tutaj odbić pionka na E5. Plan prosty, plan skuteczny. Ruch C3. No to posunięcie mi się troszeczkę, moi drodzy, no nie podoba. To posunięcie mi się nie podoba z tego względu, że blokujemy trochę skoczka. Ja bym w tym miejscu spróbował na przykład zagrać no, goniec na D2, ewentualnie skoczek. Tylko ja sobie zdaję sprawę, że jakbyśmy zagrali skoczkiem na przykład, no to Hetman mógłby tutaj wziąć na E5 i co dalej zrobić z wieżą. No ale myślę, że taki ruch jak goniec A3 byłby możliwy. Zobaczmy, że tutaj Hetman broni wieży. I tutaj na przykład po wybiciach ta wieża na A3, ona nie jest złą figurą, bo ta wieża czasami może fajnie sobie podziałać po trzeciej linii. Bardzo intuicyjna sprawa, oczywiście, nic konkretnego. Ale zauważmy też, że skoczek przy okazji broni na E4 i mamy wysunięcie skoczka na F3 z tempem i kolejny fajny ruch gońcem na C4, bardzo prosty. I znowu Roszada. Skupiłbym się bardzo na rozwoju lekkich figur, na zrobieniu szybkiej Roszady, a wtedy bym na maksa przechodził do konkretów, jeśli chodzi o atak na, na czarne. Zauważcie, że po tych posunięciach tu mielibyśmy 8 posunięć: Hetman w centrum, lekkie figury jeszcze w domu. Więc w ten sposób bym zwracał uwagę na to, jak, jak mniej więcej próbować grać na początku gry, żeby, żeby zrozumieć, które figury wyprowadzić i tak dalej. No dobrze, tak mogłoby teoretycznie być, no ale białe zagrały ruch C3. Y, poszło. Hetman zbił pionka y, i goniec zagrał na D3. No dobra, to posunięcie jest dla mnie jak najbardziej do przyjęcia z tego względu, że białe tutaj bronią pionka y, i chcą zagrać skoczkiem na F3. Goniec zagrał na B4. Tutaj, oczywiście, moi drodzy, fatalny ruch czarnych. Kompletnie bez żadnego znaczenia. Nie ma to. Y, żadnej groźby pra praktycznie nie ma. To znaczy oczywiście jest tutaj opcja zbicie na C3, ale to jest kompletny, kompletnie bez sensu. Bardziej ja zaraz wytłumaczę, bardziej bym się zainteresował takim ruchem jak D5 ze strony czarnych. Z tego względu, żeby od razu ugryźć tutaj pionka na E4. Wiadomo, że tutaj dużo jest możliwości. Jak zwykle można grać skoczek na F3. Hetman musiałby odejść, ale już bym próbował coś takiego czarnymi zagrać. Ale goniec B4 uważam, że jest bzdurką, z tego względu, że no tutaj białe zagrały gońcem na D2. No, też ten mi się ruch tak słabo podoba, z tego względu, że można by było znaleźć lepsze posunięcie na przykład Hetman B3. Ja bym taki ruch zagrał. Z tego względu, że od razu z tempem wymuszam kolejne posunięcie gońcem przy okazji bronie pionka. No, sprawa prosta. No i teraz, no cóż, tutaj nie, nie rozlekajmy się za mocno nad tymi ruchami w tym momencie. No, poszło goniec D2. To jest kwestia oczywiście tylko taktyki, jak sobie to obliczymy. Tak będziemy mieli, jakby to nie zabrzmiało. No i zobaczcie, że no, teoretycznie goniec też spełnia jakąś tam fajną rolę. Ja nie mówię, że to jest błąd, tylko ja bym na przykład zagrał w ten sposób, żeby ten goniec miał opcję później tutaj. Ale on też nie stoi źle, bo jak gramy taki gambit i ten pionek znajduje się na A3, no to z reguły goniec jest potrzebny na diagonali A3-F8, więc a ten goniec już ruszył na D2, no i po tamtej diagonali nie pogra. No, ale teraz to też wymusza ruch gońcem czarnym. Goniec zagrał na C5. No i jest skoczek F3. Bardzo mi się już podoba tutaj białymi, bo jest szybki rozwój. Hetman zagrywa na E7. Ale też trzeba przyznać, że czarne no tak można powiedzieć tego gońca fajnie wysunęły na C5. Na C5 goniec stoi tutaj dobrze. Hetman na E7 też nie stoi już źle, bo nie blokuje teoretycznie gońca na F8. Więc skoczek mógłby zagrać na F6 od razu. Biały robią roszadę. Brawo. W końcu jest roszada i można próbować cisnąć. Skoczek na C6. Bardziej w takich momentach bym chyba zastosował posunięcie D6. Ja wiem, że to jest znowu poruszanie się pionkiem, ale są ku temu przesłanki i korzyści uważam. Dlatego, że taki ruch E5 już praktycznie nie istnieje, bo pionkiem zawsze tu zbijemy i go zawsze wzmocnimy w razie czego, ewentualnie potem skoczkiem, ale też goniec ma opcję wyjścia. A skoczek C6 w tej sytuacji, może być takim ruchem, który troszeczkę prowokuje do zagrania na przykład ruchu e5 i przeszkodzenia w wyprowadzaniu tego pionka. Ja sobie zdaję sprawę, że można zagrać d6, ale wtedy możemy kopnąć tutaj, zagrać wieża e1 i już mamy jakieś tutaj fajne linie do ataku. Wykorzystujemy fakt, grając takim posunięciem posunięcie e5, wykorzystujemy coś takiego, że czarne nie mają zrobionej roszady i chcemy się na niego rzucić. To jest, uważam, dobry moment na to, żeby się na przeciwnika rzucić w centrum, jeżeli mamy tego pionka. No, a pionek jest. No ale w pozycji poszło zupełnie inaczej. E, mianowicie poskoczek C6, goniec zagrał na G5. No dobra, ruch w porządku, uważam. Zwróciłbym też uwagę, że ten pionek jest cały czas brniony, no i trzeba byłoby się jakoś nim zająć. Zająć. Może Hetman B3 z planem skoczek na A3 żeby jednak zdjąć tego pionka i uaktywnić tego skoczka. Jakbyśmy tego gońca czarnopolowego wymienili za skoczka, byłoby nieźle. Moi drodzy, ja sobie zdaję sprawę, że ja dużo gadam, to jest taka analiza dla wytrwałych i dla osób, które pragnął znaczy chcą coś tam zrozumieć w szachach. Ja mam nadzieję, że to się, że do tego się przyczyni. Jak ktoś do tego momentu dotrwał, fajnie, jakbyście dali łapkę w górę, żeby się materiał niósł po internecie, byłoby mi bardzo miło. Dobrze, ale wróćmy, wróćmy dalej do pozycji. Goniec zagrał na G5. Ok, jest atak. No fajnie, jakby Skoczek zagrał na F6, ale zostanie poczęstowany ruchem E5, więc jedyny ruch to jest posunięcie F6. No dobra. I zobaczcie, co teraz ten goniec robi, a musi gdzieś uciekać. Goniec wraca na C1. Przyznam się, że sprytnie zagrały białe. No bo jak już goniec ma grać, to na D2 raczej nie jest to dobra opcja na G5 zagrał wymusił posunięcie F6, co utrudniło zagranie skoczkiem na F6, bardzo ładnie zresztą. I powrót na C1. Powrót wydaje się głupi, mówiąc prost. No bo goniec wraca na tę samą pozycję, ale to nie jest głupi ruch. Absolutnie uważam. No, bo tutaj teraz grozi wybicie na A3. Goniec wspomaga atak na pionka. Skoczek zagrywa na H6. No i tutaj wziąłbym pod uwagę takie dwie możliwości. Albo wybicie skoczkiem. Od razu przestrzegam, żeby nie bić tego gońcem. No bo tutaj wymiana gońców jest myślę, że dla czarnych korzystna. Tutaj goniec jest dosyć potrzebny. Albo bym rozważał bicie skoczka na H6. No, są ku temu też przesłanki uważam. No bo. Jak wyglądają te pionki? Fatalnie. Ja bym tak z miejsca próbował grać i na przykład skoczek H4, żeby się ustawić na polu F5. Zauważcie, że też mamy fajne opcje szacha na H5, na przykład posunięcie D6. To też powiedzmy: no D6 jest takim ruchem, który troszeczkę tutaj wspomaga, no bo wspomaga też pole F5 i też broni gońca. Czasami jakbyśmy na przykład zagrali, zrobię puste posunięcie dla przykładu i zagrali hetmanem na H5 i hetman F7, no to tutaj zbijamy gońca. Byłoby cudnie, ale już takie taktyczne pułapki tutaj istnieją, więc bardzo bym rozważył wybicie tego skoczka na H6, mimo wszystko, że goniec kilka posunięć wykonał, ale ze względu na to, żeby rozbić strukturę. Tutaj też fajnie by goniec stał na C4, ustawił się też na D5, przeszkadzał generalnie na diagonali w zrobieniu ruszady. No, ale tu już takie mówię, rozkminy troszeczkę dalsze. Na co białe odpowiedziały biciem na A3? Też dobra decyzja, uważam. No bo jak zbije na A3, no to goniec zbije na A3. Goniec stoi tutaj świetnie. Białe uważam, mają lepszą pozycję. Zdecydowanie. Ale tak nie było. Czarne grają, no powiedzmy, że według swojego znania dobrze. A6. A6 jest ruchem uważam bez sensu. Jest stratą tempa kompletnie. Tak przypuszczam, że czarnymi można by było próbować zrobić szybko roszadę. Ten skoczek na f7 by króla trochę obronił, i próba zagrania d6, goniec na e6. No, są to takie ruchy, które wykonać po prostu trzeba, bo w innym wypadku będzie bardzo ciężko. Rozwój: przede wszystkim rozwój tutaj jest bardzo ważny. Skoczek wybił na a3. Też patrzymy troszeczkę z perspektywy czarnych, żeby się nauczyć pewnego rodzaju tutaj kombinowania. Posunięcie a6. No i mamy teraz ruch skoczek B5. Zobaczcie, że skoczek właśnie mimo wszystko ma szansę zagrać na B5. Logiczne posunięcie. Mi się ten ruch podoba, bo skoczki na bandzie zwykle nie stoją dobrze, skoczek musi się dobrze odbić. Nie możemy wybić ze względu na wieżę A8. Tak tylko przypominam. A grozi skoczek na C7 no, z widełkami. W tej sytuacji tutaj czarne zagrały D6. No i to jest dobre posunięcie. Bardzo dobre posunięcie. Hetman nie pomaga, przeszkadza. Skoczkowi, żeby tam zagrać na C7. W tej sytuacji no, cały czas zwracam uwagę na to, żeby zainteresować się skoczkiem na H6. To non-stop wisi. Na co białe grają goniec na C4? Na taki ruch trzeba uważać, bo czasami jest coś takiego, że bijemy i tu jest atak. Niby bierzemy wieżę, ale tu jest potem wzięcie gońca. Tylko że to teraz dla czarnych nie działa. Bo na samym końcu jest oczywiście bicie gońca. Gdyby nie było bicia gońca, no to białe by popełniły błąd. Goniec C4 działa jak najbardziej, to jest dobre posunięcie. Goniec G4. No i teraz tutaj białe grają goniec F4. No powiem tak. Widać, że białe próbują tutaj mocno szarpać pionka D6, czyli na celowniku jest pionek na D6. Lecz no nie widzę jak to białymi ugryźć, no bo teraz jakbyśmy na przykład zagrali wieżą na d8, wydaje mi się, że dobre posunięcie, żeby bronić pionka. To zwróćmy uwagę na to, że skoczek musiałby się poruszyć, stracić tempo. Pionek więcej zostaje u czarnych. I tutaj skoczek znajduje dobrą placówkę na e5, jakby czarne zagrały skoczek jeszcze f7, mogłyby stać tutaj całkiem, całkiem nieźle. No cóż, pogoniec f4, czarne jednak postanowiły zrobić długą roszadę. Uważam, to jest harakiri. Nie można zrobić długiej roszady, gdy tutaj jest wieża na A1. Bierze sobie świetnie zerka po tej linii. Figura jest w ataku, goniec też zerka na króla. No i ten goniec również ma szansę poprzez D5 tam próbować jakoś atakować. Ale to są takie plany powierzchowne, trzeba konkretnie oczywiście grać. No i w tej sytuacji Skoczek zagrał na A3. Uważam, że ruch zupełnie niepotrzebny. Skoczek wrócił do swojej, do swojej bazy. Zupełnie niepotrzebnie. Ja bym bardziej tego skoczka próbował przestawić na pole D4. No już nie zwracając uwagi na to, że jest wzięcie pionka tutaj na E4, zawsze mogę gońcem tego skoczka spróbować zbić, ewentualnie zagrać gońcem na G3. Goniec na E3, bo tutaj pionki już nie mają takiego istotnego znaczenia, gdy chcemy atakować na Maxa Króla, ale skoczek D4 ma większe pole manewru, a przypuszczam, że zawodnicy czasami mogą zbić tutaj na D4 i w ten sposób możemy jeszcze bardziej otworzyć linie C, zaatak zaatakować, mieć, mieć silne centrum. Nie bójmy się takich posunięć, no jak zbijemy Hetmanem, no to oczywiście tutaj dostaniemy taką plombę, ale tu bicie pionkiem zawsze działa. Przy okazji bronimy. Pionka I nie bójmy się zepsuć swojego króla za to, żeby próbować atakować króla przeciwnika. No tak, mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe. Ok, w tej sytuacji, moi drodzy, cóż, no, skoczek zagrał na A3. Skoczek na A3, no i y, tutaj Goniec od razu wybił na F3. Uważam, że czarne nie zrobiły dobrego posunięcia. Goniec bije na F3, y, dlatego że groźba jest silniejsza niż, niż jej wykonanie to jest dobre powiedzenie szachowe które się często sprawdza. Jest związanie, więc nie bijmy od razu. Zawsze są wyjątki od reguł, ale wydaje mi się, że ten ruch jest zbędny. Bardziej bym się tutaj zainteresował takim posunięciem jak skoczek e5. Wydaje mi się, że ten ruch jest o wiele lepszy, to bardziej naciska na skoczka. No i teraz Goniec D5, no nie byłby chyba taki super, nie byłoby takie super posunięcie, chociaż wydaje się, że dobrze stoi, no fakt dobrze stoi, ale zawsze jest jakaś cena za takie posunięcie, jakiś goniec H3, ale też nic nie ma, zobaczcie. Wierzę E1, goniec G3 i to wszystko zaczyna działać, więc teraz może zwracam hondo trochę gońcowi i niech on sobie tutaj dobrze... Prosperuje. Moi drodzy, w każdym razie dla czarnych tutaj posunięcie skoczek E5 byłoby chyba zdecydowanie lepsze. No cóż, Goniec jednak postanowił wybić na F3. Hetman wybił na F3 i skoczek E5 teraz. Dobra. Hetman dał szacha na H3. Król B8. Hmm. No tak, no król b8 musi zagrać, tutaj trzeba uważać na takie rzeczy jak hetman d7, gdyż mamy goniec e6, wszystko działa, więc król b8 uciekać musi. No i goniec na d5, zgoda. No teraz zobaczcie, że na przykład bicie skoczka chyba miałoby mniejszy sens, i tak się przyglądam temu skoczkowi na h6 w tej partii i on tutaj już nie spełnia dobrej roli. Co innego jakby czarne zrobiły tą krótką ruszadę, Wcześniej grając skoczkiem na f7 byłoby chyba zdecydowanie lepiej. Na co czarne odpowiadają ruchem g5? Złe posunięcie, na pewno złe posunięcie, gdyż hetman stoi idealnie, żeby tego skoczka zbić. No i nie można tak grać pod dyktando przeciwnika. Mówię tutaj z perspektywy czarnych, że ten ruch na pewno nie jest dobry. Białe zbiły skoczka na e5. Słusznie. W ten sposób chyba jest prawie zdobycie figury. Ja bym się oczywiście zastanowił nad odejściem gońcem, ale mi się wydaje, że jak jest jakiś konkret, to to dobrze działa. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że goniec d5 teraz jest bardzo dobrą figurą i nie ma swojego przeciwnika w postaci gońca białopolowego ze strony, ze strony czarnych. No dobrze, mamy tutaj bicie na e5. Jednakże pionek zbił z d na e5 i zobaczcie, że hetman z, z gońcem współpracują i teraz jest skoczek tutaj pod ostrzałem. Na co Hetman zbił skoczka? Powiem tak, no jest to posunięcie ok, ale ja bym mimo wszystko rozważył taki ruch jak na przykład skoczek C4. Z tego względu, że skoczek wszedł do akcji, tutaj możemy próbować grać na przykład wieża B1 i próbować zbijać pionka na A6. Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, a skoczek jeszcze ma fajną opcję na polu A5. I tutaj uderzenia na b7 ewentualnie jakby już wieża stała na b1 no to skoczkiem możemy próbować grać na c6 bardzo dobrze to wyglądało a plus jest taki że tu jeszcze z tempem atakujemy skoczka no i ten skoczek musiałby pewnie uciekać na przykład na f7 zagrałbym wieżą na b1 i od razu bym tu męczył króla już bezpośrednio ten atak już nabiera rumieńców i myślę że to jest praktycznie koniec partii. Według mnie jest to wygra na białych. I tutaj dam sobie uciąć, może nie rękę, chociaż zaryzykowałbym rękę, ale lewą. Moi drodzy, no cóż, tak nie poszło. W każdym razie w tej sytuacji białe wybiły. No redukcja figur jest tylko na korzyść dla czarnych, jeżeli czarne mogą być atakowane, ale ten atak nadal istnieje. Zwierza z F na B1. To jest na pewno najlepsze posunięcie. I teraz... Nie widzę za bardzo jak tutaj się, jak tutaj zareagować czarnymi, kompletnie nie widzę. No i teraz można by było zapewne grać taki ruch jak wieża d7, żeby tutaj jednak bronić tego pionka. Nie sądzę, że posunięcie typu b5 jest dobrym ruchem, bo raczej to jeszcze bardziej osłabia, osłabia pionki. Można by było zareagować wtedy na przykład wieża b3, goniec ucieka i tam koszę pionka na a6 i kolejny pion za chwilę spada. No więc raczej wieża d7, bym tutaj próbował grać, no ale czarne postanowiły zbić gonca. Ja rozumiem tę decyzję i raczej jest to takie ludzkie zagranie, żeby poświęcić jakość i żeby ten goniec już nas nie atakował, nie męczył na polu b7. Na co białe oczywiście odbiły. W tej sytuacji goniec zagrał na c5. No i teraz to był chyba błąd, moi drodzy, bo tutaj ruch dla białych jest dosyć łatwy. Mianowicie wieża A6 zostało zagrane. No wzięcie piona po prostu. I tutaj zobaczcie, wszystko zaczyna się, no powiedzmy, topić, nie wiem. Wszystko leci. Jak można by było zareagować? Ja przypuszczam, że król na przykład na A7 byłby takim ruchem, który mógłby jeszcze utrudnić białym realizację, ale pokusiłbym się też o stwierdzenie, że na przykład bym mógł spróbować zbić gońca w tej sytuacji, gdyż jakby Hetman wybił, to na przykład Hetman F6 z atakiem na wieżę i z próbą zagrania na B6, B7 mat. Przypuszczam też, że wieża B8 to jest jedyne dobre posunięcie, ale po ruchu. No, można by było próbować zbierać pionki, ale ja bym jednak z miejsca zagrał na B6 i po 8 dociskał tutaj pionka do pola przemiany. Bym ustawił przeciwnika w takim e, powiedzmy w takim małym cukrcwangu, żeby próbować mu nie dać e, zrobić dobrych ruchów. Nie zwracałbym uwagi na to, że mi leci kolejny pionek. Tutaj jest strzała, która idzie do przodu. Pamiętajmy, że też warto zrobić lufcik w pewnym momencie lub H3 na przykład. Myślę, że bez większego znaczenia. I jakbym miał powiedzmy mało czasu, to bym tutaj raczej wieżą zbił. Aczkolwiek to nie jest obowiązkowe bicie, bo zachować jakość to też jest dobry pomysł. Tylko, że no widzicie, tutaj jednak goniec zagrał na c5, na co białe bezlitośnie zbiły na a6. Wieża d8, posunięcie c4. Naturalnie oczywiście tutaj widzimy, że nie można cały czas wieży ruszyć. No i pionki się fajnie ustawiły. I teraz też jest opcja wybicia na f6. Posunięcie b6. No, i tutaj proste zagranie. Wieża B na A1. Ciągle też przypuszczam, że bicie na b6 mogłoby być dobrą opcją. Z tego względu, że po wybiciu, po wybiciu nie widzę dla króla dobrego odejścia. Raczej nie sądzę, że król by zagrał na przykład na A7. No, mógłby oczywiście. Można by było zbierać pionki. Przewaga pionów jest na tyle wysoka I dosyć bezpieczny król Tu zawsze lufcik mamy, przypominam Że wieżą zbieramy po prostu te piony, które by pozostały No w tej sytuacji Moi drodzy Myślę, że pozycja by się zaraz skończyła Można by też planować na przykład wieża b5 I za chwilę przestawiać hetmana Żeby tam próbować dać mata są takie opcje. No i ten Hetman za 7 musiałby tu oczywiście porządnie bronić. Nie ma innej chyba, innego chyba ratunku. Myślę, że po prostu oddanie jakości z atakiem byłoby najprostszym rozwiązaniem. Ale wieża by na A1 jak najbardziej dobry ruch. Grozi wieża na A8, wieża na A7 i tam Hetmany lecą. No więc w tej sytuacji wieża zagrała na D7 i Hetman na H3 też daje sobie tutaj uciąć palec, rękę, palec z lewej ręki, oczywiście, że powierza A8 i na przykład król C7, szach by nastąpił i król D6. Przypuszczam, że bicie wygrywa. Królem nie można, bo jest wieża A7. Kwestia taktyki. No a jak zbija Hetman, to po prostu wybijamy na F6. No to, to jest koniec partii. Tak mogłoby być, tak można by było szybciej te partie wygrywać. No ale białe zagrały hetman h3. To jest oczywiście zabawa, to nic nie ucieka. Ale pamiętajmy, jak jest opcja, jaką oczywiście widzimy, to skorzystajmy z tego. Goniec zbił na f2. To już chyba rozpacz, bo to jest po prostu złe posunięcie. I dziwię się, dlaczego białe zagrały król h1. Może taka już proforma, bo prawdopodobnie białe są tu już nastawione na wieża a8. Ale dlaczego nie zbić gońca? Ja tego kompletnie nie rozumiem. Przypuszczam, że jakiś szach mógłby istnieć, ale zawsze idziemy tutaj. Zawsze mamy opcję Hetman E3. To, to wygrywa od razu. Ale nawet jak gramy tu i jest bicie z szachem, to mamy król G1 i to się wszystko trzyma. Nawet jak jest znowu szach, to wtedy król H1. Mamy wieże więcej. Nie, chyba, nie trzeba chyba tego dalej komentować. Jednakże król zagrał na H1, król C7. I Hetman zagrał na B3. Moi drodzy, w tej sytuacji tutaj czarne poddały partię. Słusznie, bo jest to pozycja kompletnie przegrana. Partia była rozgrywana na 10 minut, w sumie tego nie powiedziałem na początku. Dlatego, że no co, no tutaj jest nacisk Hetman ma opcję wejścia na B5, na C6, tu jest zawsze szach. Ważne, że mamy te pionki. No w każdym razie wcześniej wybicie tutaj królem na królem gońca byłoby już pozamiatane. No ale. No, partia myślę, że dosyć ciekawa, ja mam nadzieję, że coś tutaj dla siebie wyciągnęliście, no wybaczcie, że nie jest to godzinna analiza, ale chyba nie było takiej potrzeby akurat w tym wypadku, no i jestem ciekawy Waszej opinii, wpiszcie w komentarzach proszę, co tutaj, czy to było w porządku, analiza taka z marszu, absolutnie z marszu, nic tutaj nie było silnikowane wcześniej, zachęcam do łapy w górę i niech się niesie, dzięki serdeczne, do usłyszenia, cześć.